roku mamy okrągłą 10. rocznicę funkcjonowania lokalnej grupy działania. No i siódmą z kolei edycję, dzisiaj mamy siódmą z kolei edycję Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw. Siedem sołectw na siódmy festiwal. Zbieżność przypadkowa, ale naprawdę wyjątkowe miejsce, wyjątkowe przedsięwzięcie. Coraz więcej osób w poszczególnych sołectwach angażuje się w to przedsięwzięcie. Coraz więcej osób czuje taką więź z własną wsią, bo tak to jest, sołectwo to wieś. I wydaje się, że kiedyś myśleliśmy w kategoriach gmin, w kategoriach powiatów. Dzisiaj kategoria sołectwo to już nie jest żadna nowość. Mieszkańcy utożsamiają się z miejscowością, w której żyją, a tego typu festiwal, który podkreśla tą aktywność, która dokładnie jest aktywnością sołectwa, doskonale się wpisuje w taki trend tych małych społeczności, tych ojczyzn lokalnych, które są coraz mniejsze. Festiwal łączy wszystko to, co podejście lider realizuje w różnych działaniach, w różnych działaniach rozproszonych, a festiwal łączy wszystkie te działania. Jest tutaj nawiązanie do ginących zawodów, żeby o nich nie zapominać, tak, typu kowalstwo, jakieś tam wikliniarstwo, jeżeli jest, czy inne rękodzieło takie artystyczne, które kiedyś było powszechnie znane, szczególnie w środowiskach wiejskich. Dzisiaj jeszcze to występuje, chociaż już w śladowych ilościach, a warto, żeby ludzie, szczególnie młodzież, dzieci, dowiedziały się o tym, no i żebyśmy pamiętali o tym, czym kiedyś zajmowali się ludzie. Festiwal łączy tutaj bardzo wiele różnych kwestii. Mówią, że to jest jedyne takie przedsięwzięcie tutaj w centralnej Polsce na takim poziomie i no z takimi głębokimi celami, jakimi my to realizujemy. Proszę Państwa, finał finałów. Sumarycznie największą liczbę punktów otrzymuje sołectwo Skierdy. Brawo! Gmina Jabłonna. Tym samym gmina Jabłonna uzyskuje prawo współorganizacji festiwalu w roku 2017. Czyli to będzie już ósme spotkanie. Skierdy hej, Skierdy hej, ty zamieszkasz tu w dzień. Rzeki szum, tak już świecie, nasów też tu jest. Skierdy hej, ty zamieszkasz tu w dzień. Rzeki szum, tak już jest, Skierdy hej. Dziękuję bardzo, do zobaczenia za rok w Jabłonnie. Dziękuję.